Witam wszystkich, z tej strony po raz kolejny Dance i widzimy teraz trzecią grę z showmatchu pomiędzy Kicim, czerwonym teranem oraz Leonem, turkusowym, tak, to jest turkusowy kolor, Protossem. Mapa to Shattered Temple, zmodyfikowana mapa dawniej znanej mapy Lost Temple, gdzie ta ekspansja była na wyspie. Tutaj był mały klif, który był często wykorzystywany przez siege tanki i inne złe rzeczy, których żaden szanujący się protossierk nie lubi. No zaiste pisanie w StarCraftie, czy gdziekolwiek indziej, może być trudne bez klawiatury. W każdym razie kolejnym ułatwieniem dla Leona w tej grze jest to, że Kici gra z użyciem samej myszki. Może monitorować jego APM, który widzimy jest dość wysoki jak na używanie samej myszki mimo wszystko. Gdzieś może sobie zaznacza STV-y cały czas. Nie, no w każdym razie zobaczymy jak ta gra się potoczy. Widać, że tym razem Leon się nie zablokował na dziesiątce. Już skautuje swojego przeciwnika, idzie w właściwym kierunku, zaraz Kici go odnajdzie. I widzimy, że są oni, już Leon wie, że są oni blisko przez powietrze, czy zdecyduje się na jakieś void raye. Może Kici zdecyduje się na zrobienie kilku dropów, co może być, co mikrowane samą myszką może być dość trudne. A widzimy jednak, że Kici faktycznie nie ma żadnego budynku zbindowanego pod klawisze, więc chyba jednak mówił prawdę, że nie będzie, będzie używał samej myszki. Chociaż widzimy, że i tak używanie samej myszki ma bardzo wysoki APM. Wciąż nie wiem, o co oni tak naprawdę grają. W ogóle nie wiem, czy będzie to pełna seria Best of Five. Ponieważ Leon przed chwilą powiedział, że nie chce rozgrywać kolejne gry, być może będzie będą jakieś pojedyncze pokazówki między Kicim a nie wiem, lub kimś innym z czatu. I widzimy, że Kici buduje baraki w dziwnych miejscach. Oczywiście ukryje w ten sposób przed Leonem. A, nie postawił się żadnego gazu. I nie chcę dawać na Kulonowi, że to będzie jakiś szybki push marinami. Dlatego też poukrywał te baraki. Leon mógłby, gdyby zrobił to samo, co w Fast PC Cupie robił Dayfly swojego czasu, to Leon by się pewnie skumał po ustawieniu budynków na dole rampy, co kombinuje Kici. Natomiast jeżeli nie będzie widział żadnych budynków, to najprawdopodobniej w żaden sposób nie będzie przygotowany na to. Zresztą spójrzmy na jego wizję. Do tej pory Leon widział barak i nie widział gazu, co jest jakąś wskazówką. Natomiast w momencie budowy baraku mógł pomyśleć, że ten gaz będzie opóźniony lub coś takiego. Widzimy już po trzech marinesów produkuje Kici. Zobaczymy, czy postanowi... Nie wiem, o co Leonowi chodziło. A właśnie. Utknął mu zalot pomiędzy pylonami. To jest oczywiście zawsze smutne w brązowej lidze. Ale się zdarza. Widzimy, że Kici miał 6 marinesów, 12 STV-ów, co by świadczyło o tym, że chce wykonać tego szybkiego all-ina, aczkolwiek ustawienie jednego jednostek jest w tej chwili bardzo dziwne. Może dlatego, że te dwa marinesy w razie czego zabiją skautującą probę. Tych kolejnych Leon oczywiście nie zobaczył w żaden sposób. Teraz Kici przejął Zelnagę. Gdyby miał zamiar pushować, to by się niedługo odbyło i wziął wszystkie STV-y i czy Leon przygotował na to, ma jednego stalkera i jednego zelota. Czemu go podwójnie zablokował, czy mi się wydaje? Nie, na szczęście teraz zelot nie wyjdzie. Dlatego zablokował się, jeżeli chodzi o supply. Widzimy, że push jest w drodze, na razie idą same STV-y. Marines są bardzo z tyłu za nimi, Kici powinien pamiętać, żeby tych STV bardzo blisko rampy nie posyłać. Chyba że uznał, że to Leon to można i faktycznie, gdyby zatkało tymi STV-ami, to właściwie wystarczy. Ci marynsi są mu w tej chwili niepotrzebni zupełnie. Widać, że Leon nie był w żaden sposób przygotowany na ten szybki push. Teraz jeszcze marynsi spokojnie wejdą do bazy, zniszczą wszystko. Zobaczymy, czy Leon się wybroni, postawił drugi gaz, to była ta decyzja. Ma mnóstwo nadwych, gdyby to było jednostkami, to mógłby w jakiś sposób sobie poradzić. Te próby poradzą sobie z marynsami. Przepraszam, STV-ami, marinesami sobie już tak swoim poradzą. I czy Leon to naprawdę wybroni? Panie i panowie, jesteśmy świadkami pierwszego w historii Fast PC When Cheese Fails. Kici w tej chwili ma dochód równy 0. Leon pozbędzie się tych dodatkowych marinesów. Oczywiście Kici może spuścić
może spuścić sobie muła i wtedy zarobi trochę więcej. Natomiast Leon powinien w tej chwili zrobić szybki warpin i go po prostu zniszczyć, jeżeli ma zamiar wygrać tą grę, bo... Wiesz, nie, tak naprawdę jest w bardzo dobrej pozycji, żeby nawet pójść gdzieś, pójść coś dalej. Powinien 3 proby z gazu ściągnąć, bo tego gazu w tej chwili nie potrzebuje. Wystarczyłby mu sam jeden gaz i dostawić może 4. bramę, ewentualnie ekspansję. I tak kontynuować tą grę. Oczywiście jeżeli chodzi o tą czasową agresję, jestem jak najbardziej za. Kiji powinien się uzbroić w bunkier, jeżeli chce to obronić. Ale on powinien wejść na rampę i wejdzie spokojnie. Czy ten jeden stalker stanie w sam main? Tak. Wielka szkoda, bo gdyby Leon wszedł tymi stalkami do środka, mógłby ściągnąć muły. Widzimy stała proxy pylona, za chwilę będzie tam przywołał jednostki. I Kici jest naprawdę w bardzo złej pozycji, ma bardzo 2 SCV-y. Oczywiście Inka ma podobny momentami, nawet większy od Leona, z tego względu, że ma te imba muły ściągnięte tutaj. I dlaczego ten stalker nie atakował tak długo? Powinien atakować te manisów, zresztą tego stalkera bez sensu. Powinien sobie przywołać kolejne jednostki. Leon ma gate'y, ma zasoby, ma proxy pylona. Czemu tego nie robi? No, dopiero teraz. I ma w tej chwili aż nadto jednostek, żeby się przebić do środka i pokonać Kiciego. No ale już raz mówiłem w tej grze, że ktoś już wygrał. I druga nie była przygotowana, jak się okazuje, to nie była prawda. Kici powinien tą probę zniszczyć, jeżeli chce, żeby Leon stracił wizję na górę. Tego nie zrobił. I Leon wchodzi do bazy swojego przeciwnika i GG jest strony Kiciego. Nie wiem, czy będzie kolejna gra, na razie Leon prowadzi 2-1. Do zobaczenia, być może w następnej grze, być może nie.